Siema. Dzisiaj pokazuję Wam zakupy. Zakupy nie pamiętam, czy wczoraj chyba zrobiłem sobie to na złomie. Tak całkiem przy okazji. Podjechałem sobie rowerkiem, tak żeby popatrzeć tylko tak orientacyjnie co jest i trafiłem na fajne ten znalezisko. Ale to teraz na spokojnie po kolei. Najpierw zdejmę z góry tutaj takie większe rzeczy, które wziąłem sobie już później dodatkowo. A jak już... Dobra, to chyba... No chyba tak, chyba to wszystko. A tutaj cała reszta w tym wiadereczku. O kurde, to wiadereczko waży no niecałe 14 kg, 13,5, 13,8, coś takiego było. I to policzył mi ten chłopak jako normalny złom taki mieszany, nie? Ze sterty. No i później jeszcze sobie dołożyłem tamte rzeczy, także a to już później takie, to tylko dlatego wziąłem, że nowe śruby długie, fajne, takie zamkowe. Co tam jeszcze? Tu jakiś taki, nie wiem, element, ale z dobrej stali. Łożysko takie szerokie, fajne. I jakiś taki płaskowniczek grubszy z otworami, gwint, ale z jednej strony jest fabrycznie tutaj zamalowany, dlatego wziąłem, że ten kawałek jest dobry, tak około 20 cm. No i to tutaj, to nie jest tarcza taka do cięcia na przykład drzewa czy czegoś tam, tylko to jest frez piłkowy, zdaje się, no na 99% tak bym kurczę powiedział. No bo jest tak, jest bardzo, bardzo gruby, jak na tarczę taką do tej, do pilarki, do piły to byłoby za grube chyba. Ząbki malutkie, drobniutkie. Mi to wygląda na frez piłkowy. No i wiadomo, on jest uszkodzony, wyrwany jakiś tam kawałek, łamany czy coś tam, ale ja to wziąłem jako materiał, bo jeśli to jest frez, to z tego są bardzo fajne rzeczy, na przykład albo nóż, albo jakieś takie narzędzia, nawet motyczka, no cokolwiek. Po prostu to jest dobry materiał, dobra stal. Także to sobie wziąłem. No a teraz najważniejsza sprawa. Te rzeczy tutaj w tym wiadereczku, czyli te 13,5 kilo, kurczę, zarąbistych gadżetów. Wiadomo, że prawie same śruby, a tutaj na przykład widzę już jakieś tam wiertełko. No, pęknięte, ale tak. Wziąłem, bo nie wiem, czy będzie widać, bo ono jest fabrycznie ostrzone. No nie wiem, kurczę, ciężko mi złapać ostrość. Ono jest fabrycznie ostrzone, nawet widać, że to nie jest taki, nie jest taki normalny stożek, jak się ostrzy na przykład na tym, na śliwierce, tylko on jest z takimi dodatkowymi załamaniami, ale mniejsza z tym, z dobrej stali i tak dalej. Jest pęknięty, ale wiadomo, ja sobie będę mogę wkręcić tutaj na przykład i jeszcze używać jakiś czas. Tym bardziej, że to jest tutaj wśród tej całej tej sterty. Po prostu jest to policzone jako jedna tam z części metalowych. Uwaga! To są te skarby z tego wiadereczka. Kurde, no. Aż ciężko. No, nawet to, o, na przykład pierwsze co nawet już nie pamiętam co tam miałem. Tutaj nawet jest w folii, w opakowaniu, coś takiego. Jakieś to jest zamknięcie. Jakiś rodzaj zamknięcia, nie wiem, czy jakieś tam systemowe. Tu jest druga część do tego. W każdym razie całkowicie nowa rzecz. Następne dwie jakieś takie rozetki na ten, na wkładkę, na zamek taki do drzwi. Co dalej? No tu jest troszkę akurat zajechana rzecz. Nie wiem czemu to wziąłem, znaczy wziąłem chyba, nawet nie wiem po co, nie wiem, nie, po prostu brałem chyba tak z rozpędu, ale tak, jest pełno śrub, wkrętów, jakichś takich, kurczę, to jak nie wiem, czy to są podkładki, czy co, ale w każdym razie sprawdzę z ciekawości, ale prawdopodobnie to są wszystko, tak jest. To są kwasiaczki, czyli nierdzewka, nie? Ja już tak, no tak wzrokowo nawet już mi się wydaje, że rozpoznaję.
On ma taki swój charakterystyczny odcień, ten metal. Także no takich tych dużo, podkładek dużych, nie, one chyba były właśnie do, zaraz, bo tutaj takie coś widziałem, one chyba były do takich ozdobnych rzeczy, do balustrad chyba, czy do czegoś tam. Także tutaj nawet jedną taką rzecz mam, jeden fragment tej balustrady. Co tam dalej? No tu jakiś fragment, znaczy to jest jedna część chyba z zawiasu jakiegoś, tak mi się wydaje, taki grzybek uformowany. Śruba, a zaraz sprawdzimy, czy te śruby, kurczę, te śruby też są z nierdzewki, jak tamte kolejne. Tak, te duże nierdzewka wszystkie. Tak jak tego, no tak jak podejrzewałem, to na 100% też będzie nierdzewka. Zgadza się. Co tam dalej? Nie, to czy to pokazywałem? To jest, myślałem, że to zawias, ale to jest jakiś narożniczek systemowy. No, do czegoś tam się może przydać. Skręcany tutaj pod kątem, fajny system mocowania. Do jakichś gablotek, czy też tego dużo sztuk tego mam. To jest coś takiego też, wkręca się to do tego, do futryny, do siżnicy, żeby klamka po prostu o to się trzymała. I to też jest, zdaje się, nierdzewka, ale już sprawdzam. No bardzo delikatnie łapie, ale czasami tą nierdzewkę też podobno łapie magnes. Odcień ma taki jak nierdzewka, to tego mam sporo. Tutaj co jest? Tutaj też jest w tym folii jeszcze nierozpakowana rzecz. W środku co? Dwa klucze imbusowe, większy, mniejszy, jakaś chyba czwórka, trójka. Parę śrub i takie kołki metalowe, mosiężne zdaje się. Dobra. To wszystko oczywiście jest w ramach tych 13,5 kg. Za które zapłaciłem, tak, najpierw za te 13,5 kg 25 zł, plus jeszcze tamte drobiazgi, doliczył mi piątkę, nie, to było 26 za 13 kg, plus właśnie piątkę, czyli 31 za wszystko. Już łącznie z frezami i z tym. No to jest, jak to wygląda w to, co mam w folii. Śruba akurat jest, śruba oczywiście z nierdzewki. No i kołeczek mosiężny. Tego trochę tutaj jest. Trochę tych komplecików. Gwinty. Te gwinty akurat nie są z nierdzewki, ale już parę wziąłem. Tego było strasznie dużo, tych prętów. Ciętych oczywiście. To są jakieś ścinki z tych prętów. Ale tak wziąłem, bo żeby... No głupio było, żeby... Nie wiem, jakoś tak. Żeby nie wziąć. Tutaj co mamy? To też jest zwykły, sprawdzał to, tak, to jest zwyczajna jakaś tam stal. To mi wygląda na nierdzewkę, ta śrubka. Tak jest, nierdzewka. O, takie fajne śruby, ocynkowane, to nie jest ze stali nierdzewnej, tylko z normalnej ocynkowanej, ale wziąłem, bo bardzo ciekawe, strasznie gruby, duży kaliber. Nie mam pojęcia, do czego to się stosuje. Podejrzewam, że do plastiku, do PCV, no bo nie spotkałem się z tym. Podobny gwint kiedyś w tym właśnie, w takim plastikowym dużym kontenerze, jak rozkręcałem kółko, to śruby, te wkręty właśnie miały podobny gwint. Nie taki sam, ale przynajmniej podobny. Też taki rzadki i ostry. Podejrzewam, że to są do PCV, ale nie ma pewności. No to kilka sztuk tak wziąłem po prostu jako ciekawostkę. Nóweczki, no nie, nawet nie muśnięte kluczem, błyszczące aż. To nie wiem, co to jest. Aha, jakieś takie siteczko drobniutkie. No nie wiem, do czego tam się może przydać, żeby jakiś zrobić ten jakiś filterek taki na grubsze te śmieci, na przykład jak się wodę czy tam paliwo przepuszcza. Dobra, co dalej? Tutaj też jakiś komplecik taki, ale to chyba taka tulejka z nierdzewki plus jakieś takie dwa wk
wkręt. Z jednej strony wkręt, z drugiej gwint normalny. Nie wiem do czego to jest. Akurat też pewnie do tych tutaj, do tych systemów ozdobnych. To wziąłem, chociaż to jest plastik, ale fajnie to wyglądało. I teraz następna rzecz, co tu mamy. Tu w woreczku jest troszkę taki maluteńki wkręcików. Też nie rzepka. Nie wiem, no, nawet może będzie opisane, co to jest. O, właśnie. Ilość. Wkręt samogwintujący z łubem stożkowym. W111. Nie wiem, nie napisane jest, że to nie rdzewka, ale już sprawdzam magnesikiem. No, nie rdzewka, nie przyciąga magnesa. Dobra, tu dalej te takie, o właśnie, tu jeszcze coś z tych systemów takich ozdobnych. Tutaj klucz, taki nie wiem, jakiś bardzo delikatny, śmieszny, ale wziąłem, niech sobie będzie, do świec chyba. Tutaj co mamy? Następna część do tych rzeczy, do ozdób. O, tutaj następne mocowanie to kątowe. Do parki to są dwa już. Tu jakiś taki kątowniczek. Tutaj ładny kątownik. Taki chyba aluminiowy. W tym woreczku. Tutaj co? Raz, nie wiem czy tego więcej mam. Dwa, tutaj już widzę kątownik. To są ze zwykłej stali prawdopodobnie. Ciężkie dosyć, ale wziąłem, bo wyglądają bardzo porządnie. Z dobrego, wydaje się, że z dobrego materiału. A z ciekawości zobaczymy. O, a jednak. Nawet nie rdzewka się okazuje. Tylko pomalowana. Pierwszy raz takie coś widzę. No, ale spoko. Fajnie, fajnie. Co dalej? Takie coś na przykład. To jest, raz takie coś widziałem, wkłada się to w jakieś też profile, to też takie wzmocnienie narożniku. O, tutaj są dalsze te właśnie, te co mówiłem wcześniej, do tych, o, nawet oklejona folią jedna, do zamków, do klamek. Tu jest następne wzmocnienie narożne, kluczyk jakiś tam, co to jest za klucz, ósemka. Ósemka dwustronna, oczko, płaskooczkowa. Co, tutaj dalej dwie te duże takie śruby, przykręty. Tu następny. Tak, dobra. Gwint. To jest tak. Po pierwsze, prawdopodobnie nie rdzewka, ale sprawdzę. Ale co ciekawsze, on w środku ma drugi gwint, tak jakby redukcja, ale z tej strony jest pełny. Ale sprawdzamy jeszcze, czy tak jest, nie rdzewka. O, taka ciekawostka. Tu zwykły gwint. To już nawet nie będę tam się rozrabiał, który nie rdzewka, który co. Tutaj taka końcóweczka do tego, do grzechotki, powiedzmy, do klucza jakiegoś. I nie wiem, czy to chyba będzie... Nie, to nie jest... Tak myślałem w pierwszym momencie, że to chyba będzie na te końcówki takie, jak są do wkrętek, ale to jest chyba mniejszy rozmiar. Tu jest napisane, że 6 mm, a tamten ma chyba coś 6 z groszem. Dobra, tutaj co mamy dalej? Następne śruby, śruba i gwint też z rdzewki. I właśnie ten gwincik jest taki bardzo fajny, bo tak, to jest jak gdyby śruba, ale zamiast łba to ma tutaj w środku takie wytłoczone gniazdo na imbusik. Także można wkręcić i bez tego, wystaje bez żadnego łba, bez niczego. Tego kilka sztuk jest, kilka, może kilkanaście. Tam gdzieś będzie to leżeć, bo ja pamiętam jak to ładowałem, to tego widziałem sporo. Wiertełko na SDS, a to przy okazji też wziąłem. Kurczę, no. I nawet jest w miarę dobre. Jaki to rozmiar? Szósteczka. No, bardzo popularna. Mam pełno, ale zawsze będzie jedna więcej. Tutaj te ozdóbki. Tu jest podkładka wyjechana strasznie. Ale takie duże też się zawsze gdzieś przyda.
narożniczek, tu jest to do zamków, co dalej? Tu jest takie coś, kurczę, taki element metalowy, ciężki, do jakiegoś tam systemu, nie wiem do czego to było, ale fajny. Do czegoś tam się go wykorzysta. Następne te talerzyki tutaj do tych systemów takich balustradowych prawdopodobnie. Co dalej? To. Także jak widać bardzo dużo. To jest tak dużo drobnych rzeczy, że niestety nie jestem w stanie tego tak dokładnie tutaj zaprezentować. Myślałem, że to pójdzie jakoś sprawnie, szybko. Ale za długo to trwa. Tylko może takie ciekawsze rzeczy będę wyładał. Podkładeczka taka z jednej strony półkolista. O, teraz będzie widać. Z jednej strony półkolista, z góry płaska, także na przykład na taką okrągłą, że no na przykład na rurkę można sobie to wygodnie przykręcić. Chyba kilka tego było sztuk, ale też już nie pamiętam dokładnie. Co, no jakieś tam kątowniczki, to. Tulejka to też do tych systemów ozdobnych, ale nie jest powiedziane, że do tego musi być. Ja mogę sobie coś z tego innego zrobić. W środku gwint, z tej strony na łeb, na jakiś tam imbus. Dobra, co tam dalej? To nie wiem co to jest, ale zdaje się, że do jakiegoś zamknięcia, do jakiegoś zamka. Co jeszcze mamy ciekawego? Moment. O właśnie, na przykład takie rzeczy są ciekawe. Też taki gwincik. Oczywiście też z nierdzewki. Tylko ten jest króciutki gwincik, mniejsza średnica i też w środku jest tutaj na imbus. Czyli też takie taka kurczę kontra, czy jak to się nazywa. No używa się to właśnie w takich ozdobnych rzeczach między innymi. Tak żeby nie było widać mocowania. No i tyle, no co tu będę dużo tego, co będę dużo jak to się mówi, przyciągał. Jedna śruba to wziąłem, chociaż to jest zwykła czarna stal, nawet delikatnie zajechana, ale wydaje mi się, że dobry gatunek stali. A zresztą przy tej ilości to nie jest żadna różnica tak naprawdę. A zawsze coś tam ciekawego można trafić. A jak nie, to nie, to pójdzie po prostu na złom. Nawet podkładki sprężynujące z tej z nierdzewki, takiej grube, porządne. No cuda świata, po prostu jestem w szoku, że takie fajne rzeczy trafiłem. I w tak kurczę niskiej cenie, bo w cenie zwyczajnego złomu, no też faktem, że mi się to udało. Jakby ktoś bardzo się tam zaczął przyglądać, na przykład ten szef główny, to cena by wzrosła, ale na szczęście udało się szybko to zrobić. I tyle. Kurczę, no powiem szczerze, że chyba większość to jest z nierdzewki. No, pierwszy raz coś takiego mi się trafiło. W takim, no, może nie w stercie, bo to było w wiaderkach. To ktoś przywiózł po prostu i ten. I zostawił w takich trzech wiaderkach. Ja z tych trzech powybierałem najlepsze rzeczy. No to tyle. Dzięki za uwagę. Kto tam dotrwał do końca. Na razie. Do zobaczenia. Cześć.